Fakty są następujące. Prowadziłem ten dziennik przez 3 wstępne miesiące 1954 roku. Przez lat 12 zapisane bruliony leżały na dnie rzadko otwieranych szuflad. W roku 1956, wiadomo kiedy, Tygodnik Powszechny opublikował fragment dziennika, jedyny jaki ukazał się drukiem w Polsce. W roku 1965, po latach daremnych starań o paszport, jechałem w końcu na zachód w starawym samochodzie marki Opel. Nie byłem zdecydowany na emigrację, lecz zabrałem bruliony dziennika ze sobą, lokując je przy pomocy zaufanego mechanika nieopodal dyferencjału. Ostrożność zbyteczna celników, kiedy przekraczałem granicę, interesowało, czy zły będzie wznowiony. Po czym ich uwagę przykuł antyczny świecznik na wierzchu pierwszej otwartej walizki. Zatrzymali świecznik i życzyli mi szczęśliwej drogi. W kilka miesięcy później bruliony zdeponowane zostały w redakcji kultury paryskiej w Maison Lafitte, gdzie przeleżały przez 4 lata. W roku 1968, gdy ostatecznie wybrałem wolność, dziennik przebył Atlantyk i wędrował ze mną z miejsca na miejsce przez lat 5, osiadłszy w New Canaan, Connecticut. Przepisałem dziennik na maszynie i przygotowałem do ewentualnego wydania książkowego. W roku 1974 Wiadomości Londyńskie rozpoczęły druk dziennika w odcinkach. Ostatnie ukazał się w 1978 roku. W ten sposób około połowy pełnego tekstu ujrzało światło dzienne na emigracji. Ale teraz powróćmy do 1954 roku. 1 maja. Podnieśmy wyżej nasze bojowe sztandary. Niech żyje solidarność was pracujących z całego świata. W walce o pokój, demokrację i socjalizm. W dniu 1 maja, dniu święta, maszerujemy silni siłą krajów demokracji ludowej, siłą klasy robotniczej Włoch i Francji, która jasno i wyraźnie powiedziała, że utnie rękę swojej burżuazji, gdyby ta poważyła się ją podnieść na Związek Radziecki i kraje demokracji ludowej. Przyszłość świata, którą widzimy 1 maja na przeglądzie sił, lepiej i wyraźniej niż kiedykolwiek. Przyszłość świata to nasze zwycięstwo, to pokój, to socjalizm. Pochód rozpoczęto. Prezydent Bierut, premier Cyrankiewicz, marszałek Żymierski, dostojnicy państwowi i czołowi działacze polityczni na trasie witają przywódców Polski Ludowej serdeczne okrzyki tłum. Pochód otwierają organizacje młodzieży. Ich hasło naczelne to walka o pokój. Nie bierna obrona pokoju, lecz właśnie walka. Pomagając w budowie socjalizmu, przodując we współzawodnictwie pracy, nawiązując nici serdecznej współpracy z postępową młodzieżą całego świata. No grajcie, kochani, a ja wam przeczytam fragmenty świeżo ukończonego dziennika. W nim piszę to, co może mieć wartość, może nawet doniosłą.
No jeżeli mój dziennik przetrwa, to wolałbym za moich czytelników tych, którzy przetrwają komunizm. Tych, co jeszcze nie zapomnieli jego trupiego ciężaru na grzbiecie. To idealna publiczność. Bezbłędny odbiorca. No, dawajcie. A utrzymuje się jakoby jazz sztuką nie był, co? Boże, jak wygracie, ludzie? No, to 12 stycznia znalazłem taki fragmencik. Po południu poszliśmy z Bogną prześwietlać się. Tak, trzeba uważać, bo socjalizm budowany jest na gruźlicy. Wycieńczenie, niedożywienie, brak witamin, warunki mieszkaniowe. Robią swoje. A 14 stycznia, no zjadłem kolację, to co zwykle. Chleb, masło, twaróg, herbata. Chwilę poleżałem na łóżku, słuchając w radio zdrowego śmiechu Szwedów. Zgasiłem odbiornik. Nic mnie tak nie drażni, jak beztroski śmiech Francuzów, Amerykanów czy Duńczyków w głośniku. No wtedy jest po prostu dojmujące uczucie przeciekania przez palce czegoś tu w Polsce, bezpowrotnie traconego. Ale żeby się jeszcze bardziej udręczyć, włączyłem radio i nastawiłem Warszawę. Słyszę o ludziach, którzy popadają w stany paranoiczne, słuchając wiadomości z naszych rozgłośni, rozbijają sprzęty, chorują. A ze mną jest inaczej. W jakimś momencie tortura przechodzi w rozbawienie.
Właśnie spikerka donosiła o podnoszeniu życia w powiatach pod Częstochową. Słuchajcie, nawet wymieniła wsie, w których zbuduje się szpitale. Szpitale na wsiach. A obiad jadłem u literatów z Jurkiem Suszko i Bogdanem Tomaszewskim, reporterami sportowymi. Suszko opowiadał, jak kiedyś wyrzucili go z pracy za to, że pisząc sprawozdanie o rajdzie narciarskim, nie wspomniał o pomniku Lenina w Poroninie. To nie na temat. Próbował bronić się w rozmowie z naczelnym. Za to go właśnie wyrzucili. No, dawajcie. Piętnastego stycznia, tak, pisałem, tylko Herbert, pewno go nie znasz, taki młody poeta, dobrze się zapowiada, czytałem jeden jego wiersz, napis, bardzo dobry. Tylko Herbert mógł zostać kalkulatorem w nauczycielskiej spółdzielni zabawkarskiej. Wiem, co to za spółdzielnia. To dno upodlenia i nędzy. Starzy, emerytowani nauczyciele, których renta wynosi kilkadziesiąt złotych miesięcznie, wyobraźcie sobie, zarabiają tam dodatkowe 200, klejąc pudełka z tektury. Ci, którzy niegdyś czytali na głos Kochanowskiego, Byrona, dożywają swych dni o jednym posiłku na dobę. W najlichszym obuwiu i strzępie okrycia na zimę. No i w tym wszystkim Zbyszek Herbert. Wrażliwy jak otwarta rana. Wergiliusz w piekle współczucia. Dziś mi powiedział, mam dosyć.
Nie mogę dłużej. Pojmujesz, co to znaczy być kalkulatorem wysiłku jakiejś żałosnej resztki człowieka, który uśmiecha się do mnie bezzębnie, bo od postawionych przeze mnie kilku cyfr zależy, czy zje jeszcze talerz zupy. No i patrzy na mnie rozpłyniętymi oczyma, które kiedyś rozumiały Schopenhauera. Wojtuś, to koniec, rzucam robotę. No pytam, więc co będziesz robił? Mam coś na widoku, rzekł Herbert, w centralnym zarządzie torfowisk. Herberta intensywny trening współodczuwania. Zamienił stryjek siekierkę na kije. No tak, tak, niestety. No. Umarł Buda. Thank you.
Tak, pięknie. To 15 stycznia jeszcze dopisałem, uśmiejecie się, przez łzy. Wiecie, że w Polsce nie wytwarza się dobrych szczoteczek do zębów? No wiecie. No widać, widać. Produkuje się takie, które po kilku dniach używania trzeba wyrzucić, żeby nie poranić dziąseł. Aby ratować zęby, trzeba nabywać amerykańskie szczoteczki ze szmuglu. Nie, ja nie zwariowałem. Do Polski przemyca się szczotki do zębów. Ludzie ryzykują wyroki więzienne i wysilają mózg, aby pod osłoną nocy, w tajemnicy przed władzami, przetransportować do kraju ten ekstra towar. A za jedną szczoteczkę żądają po 40 zł za sztukę. No, to więcej niż wybierzecie chyba za koncert. Czyli równowartość 4 przyzwoitych obiadów w pracowniczych stołówkach. Albo ozdobnego wydania klasyka literatury narodowej. Dawajcie. Ja wolę nie21 stycznia w gazetach tylko o Leninie. 30-lecie, śmierć. O ile jest życie pozagrobowe, to jaka jest aktualnie pozycja Lenina? Wszak nie kto inny, lecz Lenin wyraził się, że kto nie z nami, ten przeciw nam. Jak on sobie z tym daje radę w niebie? Czy w piekle? O, był na pewno arcymistrzem zakłamania. Czy to go kreuje na ulubieńca Lucyfera? Czy też w niebie panuje radość zawróconego grzesznika? Biedny Majakowski napomknął w peanie o Leninie. Jednostka? Co komu po niej? Jednostki głosik cieńszy od pisku myszy. Po czym, gdy zrozumiał, co to jednostka, uczciwie popełnił samobójstwo, za co nigdy do nieba nie pójdzie. A 7
7 lutego na Nowym Świecie, koło Centrali Rybnej, wiecie, tam łazimy często, spotkałem N. Każdy wie, kto to jest, tak. No, on mnie nie lubi, ja to wiem, ale udaje przychylnie zmartwionego. Ty, powiedział, uważasz się za prześladowanego, bo nie chcesz tego, co inni muszą. Albo ja się nie boję, powiedziałem. Musi ten, kto się boi. A nie była to całkiem prawda. Ja też się boję. Gdyby ci, co na mnie patrzą, wiedzieli, jak ja się boję, byłoby im przyjemniej. Boję się fizycznej poniewierki. Boję się ruiny tej niewielkiej, ciasnej egzystencji, która jednak jest jakimś ochronnym kątem, prawda? No. Boję się komunistycznych więzień, które znam z Wilna. I boję się upokorzeń z rąk sędziów śledczych na Koszykowej. Boję się szyderstw, zapomnienia i nijakości. Ale mój strach ustąpić musi przeciw temu, czego nie chcę. Bo nie chcę tego, co inni muszą. Nie zgadzam się musieć. O, jak ładnie grasz. Sercowa nota. Tak, to obok mnie coś trzeba. Mam tu taki fragmencik. Aha. Spróbujmy opisać Bognę. Nie będzie to łatwe, jako że Bogna to raczej zwarta całość, bez twórczych sprzeczności. Bogny nie sposób od tak omieść spojrzeniem, pominąć, nie zauważyć. Jest narysowana, pokryta kolorem. Wypełnia sobą rzeczywistość. Zajmuje miejsce w przestrzeni z jakimś wizualnym hałasem. Tak. To też powiedzenie, że Bogna ma wyjątkowe to czy owo. Choć to czysta prawda. O jej oczach, włosach, postaci. A jednak to powiedzenie zawodzi. Skoro to czy owo jest w niej zawsze zdominowane przez sumę kształtu, gestu, poruszeń, uśmiechu, grymasu, czasem drażniącego lub odpychającego, lecz bezbłędnie wkomponowanego w całość. Feeling blue, jak mówiła Gautier. O, to jest stan duszy. Uczucie czegoś najsłodszego i najbardziej gwałtownego. Rozpacz i żarliwość zarazem. Dobrze powiedziane? Ech.
Tak, tak, duszno, duszno tu. A coś tam już się cisza zrobiła. A nie, no jeszcze ciągle ten pochód. Ale trudno, trudno, troszkę powietrza. Zaraz, chcecie coś pić? Woda, Mariusz? Herbatka? Komuś kawka. Dobra, zaraz przyjdę. Cała Polska zjednoczona wspólną pracą, wspólną nadzieją, wspólną walką. Pod sztandarem Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina, pod przewodem Bolesława Bieruta, naprzód do pełnego zwycięstwa socjalizmu. Wojtuś Woda. Herbatka, Mariusz, chyba kawka, ty bez cukru, bez cukru. Cholera jasna. No tak, tak, ale... A jak my odpowiemy na ten zalew komuny? I we'll be right back.
Oj, pięknie. 10 lutego. Smutna historia. W Warszawie nie przestaje się opowiadać o 3 15-letnich chłopcach, którzy dokazując między sobą w jednym z dzielnicowych urzędów pocztowych, zerwali przypadkowo plakat o dyscyplinie pracy z pomiędzy setek zadrukowanych płacht pokrywających wszędzie ściany. Zostali aresztowani, wytoczono im proces, na którym udowodniono im udział w antypaństwowej organizacji i skazano na 10 lat więzienia za takie gówno. Jako przestępców politycznych, jeden z nich, chory na płuca, podobno dogorywa w więzieniu w Sieradzu. No, 13 lutego. 13 lutego zaznajomiłem się z odezwą wyborczą Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Odezwą, która zajmuje dziś pierwsze kolumny polskich dzienników. No przecież nie u nas wybory, do cholery. A u nich główny cel walka. A dlaczego walka? I z kim ta walka? Podobno o stworzenie nowego człowieka. Ma to być człowiek kulturalny i światły. Światły na ile woltów? Tego nam Malenkow i jego gang nie precyzują. Ale my wiemy, mało światły człowiek płakać nad powieścią daleko od Moskwy, czuć dumę z filmu Donieccy górnicy, upajać się muzyką Dunajewskiego i głęboko wierzyć, że okrzyk na cześć Malenkowa jest wolną dyskusją. Wojtuś, 13 lutego teraz przeczytam wam. Kolejny pokaz projektów na rozwiązanie urbanistyczne i architektoniczne placu Stalina. Przyszłe centrum stolicy. Po środku pałac. Podobno kultury i nauki. Dar Sowietów. Jedni w nim widzą ruską pięść, inni jąkają się z zachwytu. Lud ochrzcił go Pekinem. Gdyby ten drapacz chmur pokryć szkłem, byłby całkiem, całkiem. Gdy później otrzymał okładzinę prefabrykowaną w kolorze beżowego piasku, nie byłem zachwycony, ale można było taką barwę i fakturę jeszcze na taką barwę przystać. No ale potem zaczęto doklejać
pseudo-renesansowy hełm wieżowy, naszpikowany iglicą, ciastkowe attyki, o, a, i zwieńczenia, i pompatyczne posągi światłych, oczywiście, ludzi pracy. Groza socrealizmu zmaterializowała się w samym środku mojego kochanego miasta jak kwitnąca narośl na nosie pijaka. Lutego. Czasem niektórzy twórcy przez duże twu natykają się na mnie na ulicy, przy stoliku, na prywatce. Mówię im bez żenady, że to, co napisali, namalowali czy nakręcili, to gówno. Żadnych ceregieli, żadnej miny, żadnego niedomówienia. Artysta w obliczu tak bezkompromisowej opinii nie może nie pomyśleć. Ten skurwysyn mnie nie rozumie. Nie pojmuje mojej męki. Nie dociera do niego, że muszę, że to konieczny kompromis, żeby robić sztukę. Taką czy inną, ale sztukę. A ja wierny sobie, mówię, że fałsz choćby nieznaczny przekreśla sztukę. Nie ma co się łudzić. W sztuce można być nikczemnym, ale nigdy słabym, powtarzam z lubością. No cóż, a potem w samotności przeżywam, że mnie nie lubią, unikają, że mówią o mnie z zajadłą pogardą. Marca. Kilka dni pisałem scenariusz Hanki, mojej starej noweli dla łódzkiej szkoły filmowej. Dziś skończyłem. Sumienie mam czyste. No i wizję jakichś pieniędzy przed oczyma duszy. To prosta historyjka. I nie wiadomo czemu wzrusza. O młodziutkiej, utalentowanej pływaczce, która ma przeciw sobie zasadzki życia i użycia, w
końcu przegrywa wielką stawkę, ale jest kochana. I można się domyśleć, że wróci do sportu i będzie wygrywać. Tylko obawiam się, że biuro scenariuszowe szkoły, panowie, zażąda ode mnie, abym ocalił Hankę przy pomocy ideologicznego przełomu i dał jej wygrać 100 metrów stylem dowolnym, ponieważ w ostatniej chwili wstąpiła do ZMP, oczywiście. Ale przeróbek nie będzie. Trudno, pewnie i forsy nie będzie. Jednak w komunizmie obowiązuje szczególne przykazanie. Nie kłamać. Nie będziesz kłamał, bo od tego zależysz ty i inni ludzie. Za wszelką cenę nie kłamać, nie dać się skusić zaszczytem miejsca w drużynie kłamców, która bez żenady zwycięża w gazetach, na kongresach, w nagrodach literackich i w wyścigu do przydziału mieszkań. Nie kłamać, nie kłamać, nie kłamać. No, a 5 marca dziś mija pierwsza rocznica zgonu niejakiego Józefa Stalina. Rok temu kilkaset milionów ludzi, wśród nich i ja, i wy, doznało ulgi. Stalin rozstrzeliwał instytucje, pojęcia, formy życia. To wszystko, co decyduje o losach społeczeństw i jednostek. Nie mierzył tylko w ciało człowieka, lecz w coś więcej. To też zniewolił jednostkę ludzką chyba w większym stopniu niż udało się to komukolwiek przed nim. A jak wiadomo, poprzedzał go hufiec imponujących konkurentów. Udoskonalał tyranię, jak dziś udoskonala się silnik samochodu z roku na rok. W sowieckiej Prawdzie był artykuł z okazji tej rocznicy. Można się w nim doczytać nienawiści i szacunku, czyli tego właśnie, o co, jak się zdaje, Stalinowi najbardziej chodziło. Tak. Wiecie co? Ale jeszcze mam taki fragmencik. 14 marca, niedziela, więc rano, Bogna. Oj, Bogna, Bogna grzeczna, czuła, zgodliwa, kochająca. Chciałem jej raz jeszcze wytłumaczyć, jak w życiu nie wolno postępować. Ale zanim się obejrzałem, była obok w łóżku. Wiem, szepnęła, już mnie nie męcz, jestem okropna, wiem o tym, ale się poprawię. Potem, gdy pochwaliłem zapach jej ramion i włosów, rzekła nieoczekiwanie: karmię cię moją młodością? Uśmiechnąłem się. Tyle w tym było trafności. Że o tym wiesz, dowodzi inteligencji, powiedziałem. Cóż mi masz innego do dania? Na to Bogna leniwie: kocham cię i jest mi z tym dobrze. A ja? A czy pytasz, jak jest mnie? A to nie moja sprawa, odrzekła Bogna z nieodpartą logiką. A coś powiedziała rodzicom, wychodząc tak wcześnie z domu? Przecież nie, że idziesz do kościoła. A jakbyś zgadł, powiedziała poważnie. Oczywiście nie wierzą mi, bo to ateiści. Ale to też nie moja sprawa. Wieczorem Bogna stanęła przed areopagiem złożonym z ojca, matki i mnie. Miały miejsce przemówienia nabrzmiałe troską i powagą, dowodzące naszego oddania Bognie.
Wysłuchała ich z tępą obojętnością, po czym oświadczyła lekko, że zgadza się poświęcić wszystkie siły zdobyciu matury. Nie zauważyłem na twarzach rodziców przesadnej wiary w tę deklarację. Gdy dodałem, że przez najbliższe 3 miesiące zrezygnować przyjdzie z kin, teatrów, kawiarń, a nawet spacerów, nieuchwytny, lecz drwiący uśmieszek zagościł na bognych wargach. Zna mnie. Wie, że bezkompromisowość zawsze mnie trochę śmieszy. Marca w Paryżu zakończyła się wśród komunistycznych fanfar konferencja różnych Francuzów, Włochów, Niemców, przeciwników Zjednoczonej Europy i ogólnoeuropejskiej armii, a zwolenników pokoju za wszelką cenę. Ich rezolucje przygnębiają ciasnotą i płaskością. Jestem niepocieszony, że nie dane mi było przeto wystosować do nich listu, który brzmiałby mniej więcej tak. Posłuchajcie. No, szanowni panowie, rozumiem wasze pragnienia i zabiegi. Rozumiem, że nie chcecie wojny. Wojna to krwawy koszmar, antyludzki bezsens i w ogóle tragedia. Kraje wasze w wypadku wojny niczego nie zyskają, wszystko stracą. Być może obrócą się w perzynę. A tym samym niełatwo mi to przychodzi stwierdzić, tym samym zachodzi konflikt między wami a nami, tutaj, za żelazną bramą. Za żelazną kurtyną, chciałem powiedzieć. Bo my chcemy wojny. Wiemy, czym jest. Jej codzienny koszmar dał nam się we znaki, dotkliwie niż wam. Mimo to, mając do wyboru śmierć z uduszenia, rozłożoną na kilka pokoleń, lub wojnę, wybieramy wojnę. Wasze społeczeństwa kształtowane są przez ludzi dla ludzi. Prosperują i podupadają, ponoszą klęski i zwyciężają, czyli żyją. A my skazani jesteśmy na zagładę, bowiem tam, gdzie zamordowano wolność i prawdę, nic nie może wzejść i rozwijać się. Życie uchodzi z nas powoli, ustaje w sposób z waszej perspektywy trudno zauważalny. Nasze społeczeństwa umierają niedostrzegalnie. Ich nekrologi pisze historia, nie prasa. My wiemy coś, czego wy nie wiecie. Natomiast my nie wiemy, jak przekazać wam prawdę o niemożności paktowania z własną zgubą. Z poważaniem. Leopold Tyrmand, Polska. O, tak im wypaliłem. Ale tylko na razie w swoim dzienniku. Może im to wyślę. Thank you.
30 marca. Przyczyną obmowy, oszczerstw, zniewagi poprzez plotkę czy pogłoskę są ludzka głupota i ludzki spryt, a najczęściej odrażająca kombinacja obojga. Bo do głupoty doszlusowuje podława warszawska przebiegłość. Mój Boże, iluż moich prześladowców nie znam ani z nazwiska, ani z twarzy. A ilu znam stąd tylko, że gorąco ściskają mi ręce przy powitaniu i uśmiechają się serdecznie na mój widok, zaś poza moimi plecami syczą, seplenią i zachłystują się. Z czego on żyje? Skąd ma te koszule i płaszcze? Co robi? Dlaczego wszędzie go widać? Wszędzie jest. Dlaczego nie boi się? Mówi to, czego nam nie wolno. Używa słów, o których boimy się nawet pomyśleć. Nigdzie nie pracuje, a nie umiera z głodu i od nikogo nie pożycza. Biedni, biedni łajdacy, chcą dogrzebać się we mnie zła i nikczemności, których we mnie nie ma. Są we mnie nieczystości, o których wiem i też więcej tych, o których nie wiem, rzeczy brzydkie, które są zwykłą zawiłością nieprzekazywalną drugiemu człowiekowi, ale też wiem, że nie ma we mnie tego, za czym oni niuchają. O tym wiem na pewno. Wiem, że nie pójdę na żadną służebność myśli, sumienia i egzystencji. Że nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę, co zdaje mi się słuszne i godne mojej lojalności. No, to rozumiem. No. Tak, wiecie, dopisałem jeszcze taki epilog, może wyznanie. Już pod koniec dziennika. Nazywam się Leopold Tyrmand i lubię me imię i nazwisko. Leopold to imię nie najgorsze, wyróżniające się z tłumu, dobrotliwie dostojne. Nie dziwię się Habsburgom, że tylekroć go używali. Nazwisko moje. Tyrmand. Aha. Brzmi jędrnie i sprężyście.
i bardzo jestem doń przywiązany. Tak dalece, że w czasie wojny, gdy fałszowałem swoje dokumenty, zmieniałem narodowość, datę i miejsce urodzenia, zaś zostawiałem imię i nazwisko w autentycznym, pełnym brzmieniu. Przywiązuję, kochani, wagę do ubioru. Ubranie to samopoczucie, prawda? No. Dlatego ważna jest nie moda, lecz elegancja. Z domu rodzinnego wyniosłem szacunek dla religii, ale bez przymusu praktyki. Natomiast wstrzyknięto mi imperatyw uczciwości. Ciągle wierzę, że mój kochany, biedny ojciec miał rację, że mniej ważne jest, kim nie był, niż kim był. Ojca prawość i jego klęski to jakaś wspólna, niezwykła i drogocenna wartość i że ja innej nie chcę. A w szkole jedynym profesorem, który pokładał we mnie jakieś nadzieje, był pan od polskiego. Tak jest. Oschły i nielubiany profesor Radoński. W czwartej klasie warszawskiego gimnazjum napisałem mu wypracowanie pod nazwą Bohaterskie czyny Diomedesa. Który oznaczył BDB. Bardzo dobry. Czerwonym atramentem. I kazał publicznie odczytać całej klasie. Pieczętując tym samym mój los. Ale słuchajcie, polonistę Radońskiego zamordowali rosyjscy komuniści w Katyniu. W Katyniu! Jak dochodzą mnie wieści z publikowanych na emigracji sprawozdań, zachował się przed kaźnią z przykładowym bohaterstwem, zyskując sobie miłość i adorację współmęczenników. Kategorią moralną, którą najgłębiej szanuję, jest lojalność, o czym wam już pisałem, co nie przeszkadzało mi zdradzać przy każdej okazji szczerze przeze mnie kochane kobiety. Ale o ile wiem, nigdy w życiu nie wyrządziłem żadnemu człowiekowi świadomie krzywdy. Niemniej jednak czyż jazz nie uczy nas czegoś o wolności? Tak, my wiemy, że zbiorowa improwizacja jest symbolem wolności. Jest najdoskonalszym przejawem swobodnej wypowiedzi. A jaki jest cel jazzu? Zespalać, jednoczyć wielu w jedną, choćby chwilową, w
wspólnota. A słuchacze uczestniczą, współtworzą w jakimś tajemniczym sensie. Thank you very much. Thank you very much. Jutro się widzimy, bo dzisiaj, wiesz, próba, a jutro jeszcze następny raz. No. Dziękujemy bardzo. Tak sobie grali ludzie, zamiast chodzić na pochody pierwszomajowe. Ja jestem tylko dodatkiem do tego, co oni robią. Dziękujemy bardzo.